Kociewie jest na obrzeżach Kaszub. Jeżeli jesteście w okolicach Kartuz na Kaszubach, to naprawdę warto przyjechać nad Jezioro Niedackie. Gwarancja dobrej widoczności, minimum 4-5 metrów, a jak się trafi, to może być i 8, nawet 10. Bardzo dużo ryb. Wyszliśmy przed chwilą z nurkowania. Przypominamy to jezioro, bo już tutaj byliśmy nie raz, nie dwa, ale będąc na Kaszubach, Niedackie jest na takiej liście must be. Jeżeli wyjeżdżacie rodzinnie na wakacje czy na krótsze lub dłuższe wyjazdy, to tutaj nad Jeziorem Niedackim baza Good Dive, która jest gospodarzem tego terenu, z którą my też nurkowaliśmy, organizuje co roku obozy dla dzieciaków od 8 do 12 roku życia. Te obozy trwają około tygodnia i dzieciaki są mega zadowolone, bo mają co robić i można je zarazić pasją nurkowania. Jest też niespodzianka, na wjeździe do ośrodka trzeba pobrać bilecik, który kosztuje 40 zł cały dzień. Warto pamiętać i wpisać sobie twardy dół, jeżeli jesteście w pobliżu, dlatego że tutaj będą prowadzone inwestycje w najbliższym czasie. Pomost, który jest tutaj bardzo ładny, prawie jak molo, pod którym warto nurkować, bo pod spodem, pod tym pomostem jest dużo ryb, szczególnie okoni. I refleksy świetlne dają niesamowite efekty. Zobaczcie sami, przyjedźcie tutaj i zanurkujcie. A, i dzika plaża. Na dzikiej plaży już poczyniono inwestycje. Zmienia się tutaj wszystko. Twardy dół to twardy dół.